Hejka, cześć i czołem. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który tak samo jak filmik o wyprawce dla chomika bardzo chciałem nagrać. Jest on o miejscach, z których można przygarnąć chomika. W późniejszej części tego materiału dowiecie się, że są takie miejsca, których należy unikać, ale są też i takie, które naprawdę warto wspierać. Także mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny i że obejrzycie go do końca. Pierwszym miejscem, które z reguły przychodzi nam na myśl, jest sklep zoologiczny. Jednak według mnie należy unikać tego miejsca z uwagi na to, że zwierzęta, które do niego trafiają, najczęściej pochodzą z niehumanitarnych warunków, a samice, które rodzą młode, są traktowane jako tak naprawdę przedmioty, które mają tylko i wyłącznie rodzić. Warunki, w jakich one żyją, to najczęściej bardzo, ale to bardzo małe klatki. Żyją one również w grupkach, rozmnażają się w niekontrolowany sposób oraz dochodzi do rozmnażania spokrewnionych ze sobą osobników, np. matka z synem albo ojciec z córką. Następnie możemy pomyśleć o serwisach ogłoszeniowych, np. OLX. Na tego typu stronach ogłaszają się najczęściej niefajne hodowle, ale również można trafić na ogłoszenia od osób, które np. kupiły dwa chomiki i zdecydowały się jednego oddać z uwagi na np. agresję. Są również takie przypadki, gdzie ktoś oddaje chomika, ponieważ okazał się być nietrafionym prezentem, a także w momencie, kiedy nie ma czasu, bądź z uwagi na wyjazd. Na trzecim miejscu dałem facebookowe grupy, ponieważ media społecznościowe są coraz częściej używane, a można też tam na przykład znaleźć swojego wymarzonego zwierzaka. Zazwyczaj są tutaj takie same przypadki jak na OLX, z wyjątkiem tych niefajnych hodowli, ponieważ administracja stara się, aby takie miejsca nie pojawiały się na ich forach, a ponadto występują tutaj również domy tymczasowe. No i właśnie na kolejnym miejscu dałem te domy tymczasowe. Swoją drogą moja alejka była z domu tymczasowego Chomicza Dzielnica i bardzo polecam adopcję, naprawdę. Domy tymczasowe biorą swoich podopiecznych z naprawdę przeróżnych miejsc. Są to na przykład zamykające się sklepy zoologiczne z ogłoszeń na przykład o OLX-ie, kiedy komuś znudził się chomik albo nie ma już na niego czasu. Gdy na przykład ktoś na Facebooku ogłosi, że jego samiczka urodziła i chce gdzieś oddać te maluchy, właśnie najczęściej do takich bardzo, bardzo potrzebnych domów tymczasowych trafiają takie zwierzaki i bardzo bym Was prosił, abyście wspierali tego typu miejsca, czy to właśnie adoptując, czy to wpłacając pieniądze, czy to wysyłając im jakieś potrzebne rzeczy, ponieważ oni naprawdę tego potrzebują, gdyż robią super robotę. A ponadto, jeśli oni by nie pomogli, to tak naprawdę nikt by nie pomógł tym zwierzakom. Tak jeszcze dodam, że domy tymczasowe pomagają przy transportach zwierzaczków swoich podopiecznych, także mam nadzieję, że nie będziecie bali się odległości, ponieważ to tylko kilometry. Na końcu dałem hodowlę, czyli miejsce, gdzie rozmnażane są chomiki o znanym pochodzeniu, które mają odpowiednią budowę, które żyją w bardzo dobrych warunkach, mają odpowiednie żywienie i odpowiednią wielkość swoich lokum, a ponadto są one w odpowiednim wieku odsadzane od matki, od rodzeństwa i szukane są tylko i wyłącznie dobre domy, sprawdzone. Wiadomo, że nie każdy może chcieć chomika, który jest z połączenia kazirodczego albo jest również nieoswojony, tylko marzy właśnie o takim zwierzątku, które od małego jest przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem i właśnie w hodowlach te maluchy również są przyzwyczajone do tego, że człowiek nie jest zły i kojarzy im się z czymś bardzo dobrym. Także jeżeli tylko myślicie o zwierzaku, który spełnia wcześniej wymienione cechy, to być może taki zwierzak czeka na Was w hodowli. Dobra, przedstawiłem Wam te propozycje, które chciałem, że często można jeszcze przygarnąć chomika od rodziny, od znajomych, ale uwzględniłem tutaj te propozycje, które są najczęściej spotykane. W opisie tego filmiku zostawiam Wam linki do np. domów tymczasowych, do grup na Facebooku, do polecanych hodowli, także mam nadzieję, że zajrzycie. I na końcu mam jeszcze do Was taki apel, ponieważ kiedyś przeczytałem komentarz, który brzmiał mniej więcej: moi rodzice nie chcą podpisywać żadnych papierów na adopcję, hodowla była za daleko, więc kupiłam w sklepie zoologicznym. I kochani, mam nadzieję, że Wy tak nie myślicie, ponieważ kupując w sklepie zoologicznym wspieracie te niefajne hodowle, które traktują zwierzaki jak tak naprawdę przedmioty,
A ponadto myślę, że jeżeli powiecie rodzicom, skoro nie zgadzacie się na adopcję czy na zakup hodowli, to zwyczajnie w świecie nie chce tego chomika, ponieważ nie chce przyczynić się do cierpienia zwierząt. To myślę, że jeżeli wypowiecie takie słowa, zyskacie jakkolwiek w oczach swoich rodziców, swoich opiekunów prawnych, a ponadto sprawicie, że mniej tych zwierzaków będzie cierpieć, czyli przyczynicie się do czegoś bardzo dobrego. Mam nadzieję, że to przemyślicie i do następnego filmiku.